teraz pozwolę sobie przełączyć nas na mikroskop i tutaj bardzo duże podziękowania do całego zespołu IT, diagnostyki, że jest to możliwe. Także widzimy mikroskop. Pracujemy teraz na sprzęcie bardzo wysokiej jakości, kamerze, która fantastycznie dostosowuje się do światła. Więc patrząc, ja będę trochę bawiła się światłem, ale kamera w tym mikroskopie jest taka mądra, że od razu rozjaśnia nam obraz. Dlatego widzicie Państwo trochę... przyciemniam, rozjaśniam, ale to tylko po to, żeby pokazać Wam, jak dużo dzieje się w tej warstwie, strukturze całego preparatu. I kamera bardzo rozjaśnia, ale mam nadzieję, że dobrze to widać. Będę się tym trochę bawić, a w międzyczasie poproszę pana Dariusza o komentarz. Jak często komórki układają się w kształt serca? Jak pan to widzi? Bo dostałam bardzo dużo pytań, czy mogłabym zrobić takie samo zdjęcie innym osobom, w sensie ich nowotworu. Drodzy państwo, cały czas mówimy o medycynie i o sztuce. Już w XIX wieku wspominano, że medycyna jest sztuką, ale w dzisiejszych czasach nie można zapomnieć, że ta sztuka oparta jest też na medycynie akademickiej, na rozwoju tej medycyny. Tutaj, drodzy państwo, widzimy preparat szkiełkowy zrobiony, wykonany z materiału tkankowego właśnie pani Małgosi. Taki preparat szkiełkowy powstanie. Grubość tego preparatu to jest między 2 a 4 mikrometry, czyli to w ogóle bardzo cienki taki slice. To, drodzy państwo, mamy coś takiego. Jak przychodzi do nas, do histopatologii materiał, pooperacyjny albo pobiopsyjny, wykonany w trakcie diagnostyki onkologicznej, to ten materiał zatapiamy w takim bloczku parafinowym. Następnie kroimy, tak jak powiedziałem, na grubość między 2 a 4 mikrometry i mamy taki preparat szkiełkowy. Akurat tutaj mamy preparat szkiełkowy, który był wykonany do badań immunohistochemicznych, czyli do określenia takich czynników, można powiedzieć, prognostycznych, predykcyjnych, jak to się mówi w medycynie, które są potrzebne do określenia rodzaju leczenia danego pacjenta. I na to właśnie pozwala nam współczesna medycyna. Na to pozwala nam medycyna spersonalizowana, jaką w chwili obecnej wykonujemy w patomorfologii. Tu widzimy, drodzy państwo, w związku z tym, że to jest gruczoł piersiowy, to widzimy światło przewodu w gruczole piersiowym. Jak to serduszko mamy odwrócone do góry nogami, ale tutaj właśnie państwo widzicie światło gruczołu piersiowego. To, co takie ciemne widzicie państwo w ramach tego światła, to są jądra komórkowe, które zabarwiły się specjalnym barwnikiem, białkiem P63, czyli to jest jeden z tych czynników predykcji. Pani Małgosia się pyta, jak często takie serduszka się pojawiają i czy inni mogą zrobić sobie też takie zdjęcie. Wiecie państwo, to, że akurat u pani Małgosi się pojawiło to serduszko, to jest jeden przypadek na ileś.
Może się pojawić kwadrat, może się pojawić trójkąt, może się pojawić no, różny element. Także też może być tak, że oglądamy tych preparatów 100, 200, 300 i czegoś takiego nie dostrzeżemy. Także no tutaj pani Małgosia jest wyjątkowa i pani Małgosi jest wyjątkowy, że akurat my tu to także tu, jeśli chodzi o powiedzenie, co my tutaj widzimy, jak to powstało, no to myślę, że tak pokrótce. Ja pozwolę sobie pokazać jeszcze jedno serduszko. No właśnie. Które pan też tak wypatrzył wcześniej. Tak, też do góry nogami. Też do góry nogami, to po prostu obraz jest odwrócony. Mhm. Pod mikroskopem to wygląda inaczej, w sensie prawidłowym, a zawsze obraz, który jest przenoszony na inne nośniki, nawet ten aparat, na którym robię zdjęcia, później to jest odwrócone. Ale widać serduszko. Widać serduszko. I jeszcze to, co jest fajne, to widzicie państwo tutaj, że to serduszko jest tak jakby strzała w niego strzeliła. Tu jąder komórkowych widzimy więcej, bo to wszystko ciemne to są właśnie jądra komórkowe, które ułożyły się właśnie takim pasmem. Też to jest to barwienie P63, też w celu określenia tych czynników prognostycznych, jeśli chodzi o dalsze leczenie pacjentki. I tutaj państwo, pani Małgosia wspominała na początku, że tutaj w jej przypadku był to rak trójki jemny dzięki właśnie tym badaniom, określeniem profili immunohistochemicznych przed zabiegiem operacyjnym pani Małgosia była poddana chemioterapii, o której wspomniałam.